Warto o tym powiedzieć, tutaj właśnie odbył się pierwszy, w tym pałacu, pierwszy publiczny koncert Chopina, miał lat chyba 9. Chciałem wyrazić satysfakcję z wizyty księcia Monako w Polsce. Wizyty, która jest pierwszą wizytą od czasu oficjalną, od czasu zawarcia stosunków dyplomatycznych między Polską a Monako, księstwem Monako w roku 1990. Chciałem wyrazić również satysfakcję, że mogę gościć księcia Monako, który został zaproszony jeszcze przez mojego poprzednika na wiosną 2010 roku. Znajdujemy cały szereg spraw wspólnych, ważnych dla obu krajów, co wynika z faktu naszego zaangażowania na różnych zasadach trwający proces integracji europejskiej. Ilustracją tej pewnej odmienności, ale właśnie i pewnego podobieństwa jest to, że Monako płaci się w euro, mimo że Monako nie jest członkiem Unii Europejskiej. W Polsce odwrotnie, jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, płacimy w złotówkach. To spostrzeżenie może być zresztą źródłem interesujących rozważań i dyskusji także w kręgu polskim w związku z pytaniami o perspektywę polskiego członkostwa w strefie euro. Chciałem serdecznie podziękować również za zaangażowanie Księstwa Monako w tworzenie podstaw finansowych trwałego funkcjonowania Muzeum w Auschwitz i za aktywność Księstwa Monako i także osobiście księcia i jego rodziny w działania charytatywne na terenie Polski, między innymi w Gdańsku. Źródłem satysfakcji jest również i nadziei jest to, że dzisiaj książę będzie miał spotkanie ze sferami praktyków biznesowych z Polski i z Monako w Polskiej Radzie Biznesu w Pałacu Kosowańskich. Chciałbym również przekazać Państwu informację, że omawiając sytuację w regionie, zwróciliśmy uwagę na to, że w sposób szczególny i Monako, i Polska jest zaangażowana w procesy wspierania demokracji w krajach Afryki Północnej, ze szczególnym uwzględnieniem Tunezji. Chciałbym więc wyrazić nadzieję, że znajdziemy taką formułę, w której będziemy mogli naszą aktywność tutaj wzajemnie wspierać. Jeszcze raz chcę serdecznie powitać książęcą wysokość i wyrazić satysfakcję, że w zasadzie, gdy stoimy przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie, to flagi się zupełnie nie odróżniają. A to tyle samo zobowiązuje, ile stwarza klimat dobrej współpracy w wymiarze absolutnie dodatkowym i takim nietypowym. Thank you very much, Mr. President, distinguished guests, Your Excellencies, ladies and gentlemen. Dziękuję bardzo serdecznie, panie prezydencie, szanowni państwo. Razem z księżną Charlene, a także z naszą delegacją chcę powiedzieć, że jesteśmy niezmiernie zadowoleni, mogąc odbyć tę pierwszą oficjalną wizytę głowy księstwa Monako w Polsce. Jest to wizyta, która została pierwotnie zaplanowana na wiosnę 2010 roku, na zaproszenie poprzednika pana prezydenta Kaczyńskiego. Jednak w związku z jego tragiczną śmiercią zaproszenie to zostało wystosowane ponownie przez prezydenta Komorowskiego i cieszymy się, że może ona dojść do skutku. Księstwo Monako oraz Rzeczpospolita Polska podzielają swoje wartości oraz cele w wielu ważnych obszarach. W czasie tej wizyty chciałam bardzo spotkać się z tymi ludźmi, którzy są bardzo bliscy Księstwu Monako. Tych ludzi, którzy mają dla nas ogromne znaczenie pomimo dzielącej nas odległości, pomimo pewnych różnic, ale również w związku ze wspólnymi wartościami. Przez wiele lat Polska musiała sprostać bardzo ciężkim próbom, ale pomimo tych trudnych okoliczności naród polski nie pozbawiony był nigdy swojej siły odwagi i zawsze był w stanie stawić czoła złemu losowi. Podziwiamy świadectwo, które Polska dała światu na przestrzeni całej swej historii. Dzisiaj jednak musimy skoncentrować się na wspólnej przyszłości. Polska przez wiele lat dawała świadectwo swojemu zaangażowaniu w ideę europejską. Stanowi bardzo ważny element instytucji europejskich i znajdowała się w sercu Europy, która została targana bardzo ciężkimi losami kryzysu ekonomicznego, kryzysu finansowego. W tych trudnych okolicznościach Polska cały czas stwarzała wrażenie kraju, który ma imponujące osiągnięcia gospodarcze.
Polska, podobnie jak w przeszłości, musiała sama na sobie polegać i podobnie jak w tych dawnych czasach, kiedy musiała przechodzić zarówno dobre, jak i złe lata, była w stanie zmobilizować swoje zasoby, była w stanie zmobilizować ludzi do pracy, a także skorzystać z swojej umiejętności uczenia się i prowadzenia innowacji. Przyjechałem tutaj, panie prezydencie, również po to, żeby przekazać panu, przekazać polskim władzom oraz kręgom biznesowym, że księstwo Monako podziela te wartości, ponieważ ze względu na nasz ograniczony obszar musimy być pełni wyobraźni. Jednak nasza współpraca nie zostanie ograniczona tylko do ekonomii. Polska jest aktywnym członkiem UNESCO. Polska jest również bardzo aktywnym obserwatorem w Organizacji Krajów Francuskojęzycznych i podziela nasze wartości, podziela naszą wyobraźnię i naszą pasję. Jeżeli chodzi natomiast o środowisko naturalne, to dla obydwu naszych krajów niezmiernie ważne są sprawy związane z odnawialnymi źródłami energii. Zatem z przyjemnością o tych sprawach rozmawiam z polskimi władzami i to stanowi również podstawę dla wzmocnienia naszych dwustronnych relacji. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję panu prezydentowi, dziękuję jego wysokości za udział w spotkaniu. Dziękuję państwu.